Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam ten model kamery. Występowała ona w wersjach 2-megapikselowej oraz 4. Tą, którą tutaj widzicie, to jest taki standardowy model, który idealnie nadaje się do wewnątrz pomieszczeń, na korytarze, ewentualnie do śledzenia alejek w sklepie, no wszędzie tam, gdzie za bardzo nie będzie tutaj możliwości dostania się warunków atmosferycznych, aczkolwiek sama kamera w sobie jest oczywiście na nie odporna i też nadaje się na zewnątrz. Minusem jest tylko to, że jeżeli chcecie gdzieś zamontować ją na jakiejś podbitce lub na jakiejś ścianie, to musicie użyć specjalnego adaptera, który będzie miał większą średnicę niż sama kamera i może to nie do końca wyglądać estetycznie. Jeżeli mamy pod sufitkę, jesteśmy w stanie gdzieś schować te kable, to wtedy kamera prezentuje się całkiem przyzwoicie. Z podstawowych takich parametrów, o których warto wspomnieć, to jest jej promiennik podczerwieni, który ma zasięg taki realny, tych 25 metrów. Producent podaje, że 30, ale my tutaj widzieliśmy, że jednak troszeczkę gorzej sobie radziła. Kamery z końcówką G0 to jest standardowy model, z końcówką G2 to już jakaś tam podstawowa analityka jest w nich zaimplementowana, taka jak na przykład AcuSense, czyli likwidowanie lub niwelowanie fałszywych alarmów.